kolejnego, bo czwartego już Polaka, który opłynie świat solo non-stop. Właśnie Rafał jest tym śmiałkiem, który będzie próbował tego dokonać. Dzisiaj przez następne pół godziny trochę sobie porozmawiamy o tej wyprawie, o tym, jak wyglądają do niej przygotowania, o tym, jaki jest idea, jaki jest pomysł tej wyprawy, opłynięcia tym szlakiem na wschód, czyli tym szlakiem tradycyjnym, chociaż z pewną innowacją, o której za chwilę wspomnimy. Rafał Moszczyński jest regatowcem. Ścigasz się w klasie mikro. No to pierwsze pytanie na początek, bo to, co ciągnie na morze, jest oczywiste. Nie zadawajmy takich pytań. Myślę, że tutaj nikt z przypadku się nie znalazł. Co sprawia, że regatowiec przesiada się na samotne żeglowanie? Brałeś udział w regatach transatlantyk. I tutaj jest w ogóle kolejne podobieństwo do Szymona, bo przecież on też zaczynał właśnie na sklejce, setce, tak samo jak ty. Mniej więcej taka sama trasa. To dobrze wróży dla twojej wyprawy, mam wrażenie. Co sprawia, że regatowiec przesiada się na żeglowanie solo, na żeglowanie samotne? To jest zupełnie przecież inna para kaloszy, to zupełnie inne zwierzę żeglarskie niż regaty takie w grupie. Nie wiem. Prosta i krótka, treściwa odpowiedź. No. Może nie jestem zwierzem scenicznym. Rywalizacja to jest chyba to, co mnie motywuje do żeglowania. Przyjaciele, znajomi wiedzą, że jak wsiadam na łódkę turystyczną w Chorwacji, to ścigam się z każdym i niezależnie, czy on o tym wie, czy nie. Rywalizacja na Anglii, jak tak ma, niesie ze sobą bardzo dużą adrenalinę, są to regaty flotowe. Ścigam się bardzo krótko, to jest pewien sposób na życie. Na życie takie zawodowe, połączenie życia zawodowego z pasją do żeglarstwa. To jest weekend regatowy, po pracy trzeba zawieźć gdzieś jacht, taklować, dwa dni pływać skutecznie, odnieść sukces albo porażkę, wrócić i w poniedziałek zameldować się po pracy. I to doskonały sposób na to, żeby znaleźć balans taki między pracą zawodową a życiem prywatnym. No i to też jest wydarzenie towarzyskie, no bo nie oszukujmy się, wielu ludzi, jeżeli żegluje, to szuka towarzystwa, szuka innych ludzi, którzy podzielają ich pasję. Tutaj tej pasji zupełnie, znaczy tych ludzi, którzy podzielają pasję, zupełnie nie będzie. Będziesz ty i morze. Zastanawiam się i ocean. Zastanawiam się, czy te regaty transatlantyk, w których wziąłeś udział, które zresztą wygrałeś, to był taki pierwszy sprawdzian? Wiedziałeś już, że chcesz spróbować opłynąć solo non-stop świat, czy dopiero tam się zrodziła ta idea? No moja Anna podejrzewa, że już wiedziałem i dokładnie tak było. Chociaż sprzedawaliśmy te regaty przez Atlantyk z ideą taką, że popłyniemy, bo to jest marzenie. To było marzenie oczywiście, ale w mojej głowie był to pewien etap przejściowy do tego, żeby kiedyś zbudować jacht i spróbować popłynąć dookoła świata. Przepłynąłem Atlantyk, zdobyliśmy takie minimalne doświadczenie, bo to ja nie mogę powiedzieć sobie o sobie, tak jak na przykład Szymon Kuczyński, że jestem żeglarzem oceanicznym i pozjadałem wszystkie rozumy. Właśnie, on miał już ze sobą jeden rejs, prawda, dookoła świata, to zupełnie z innego pułapu. Jeśli by analogię do tego, co powiedziałeś, że Szymon wygrał regaty przez Atlantyk, pierwszą edycję na setce i skutecznie opłynął świat dookoła, a ja mam szansę, bo wygrałem regaty przez Atlantyk, to ja bym poprosił o tę analogię bardzo chętnie i nie ma najmniejszego problemu, ale to pewnie tak nie wygląda. Z jednej strony, a z drugiej strony to po prostu każdy ktoś pierwszy raz musi popłynąć na ten Atlantyk, Pacyfik czy Ocean Indyjski, musi zobaczyć, jak to jest tam na Hornie. Jeśli nie sprawdzi, to nie przypłynie i nie będzie mógł sobie powiedzieć, że jest to z doświadczeniem. Minimalne doświadczenie, które pozwala mi spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: Moszczyński, no płyniesz, powinieneś sobie poradzić. Widziałeś, jak to wygląda. Powiem uczciwie, że tak w skrytości ducha jestem lekko rozczarowany po tych regatach na Atlantyku, bo było łatwiej niż mogłem przypuszczać. Dzisiaj z perspektywy, bo jak przypłynąłem, powiedziałem parę słów dziennikarzowi z portalu Żeglarski Info. Wracam czasami, żeby go odsłuchać i precyzyjnie wiedzieć, co powiedziałem. I tam to wyglądało trochę inaczej, muszę przyznać, ale to trzeba na karp nerwów i tych emocji, które tam wtedy nam towarzyszyły.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że odpalę łódkę i sukcesem dla nas będzie to, że stanę na pokładzie jachtu, który będzie gotowy do żeglugi oceanicznej za rok, w listopadzie. To będzie sukces całego zespołu. Ja popłynę i będę miał szansę ziemię okrążyć. Jak będzie, to zobaczymy. Powiedzmy trochę i o idei twojego rejsu, bo ona nie jest po prostu zwykłą ideą, że wsiądę na jacht, powalczę z sobą i opłynę świat. Planujesz ten rejs dokładnie w 40-lecie rejsu Henryka Jaskuły, który jako pierwszy Polak opłynął solo non-stop świat tą trasą tradycyjną, trasą na wschód. I planujesz to zrobić z Gdyni, dobrze pamiętam, z Gdyni, tak? Z Gdyni do Gdyni, co jest zazwyczaj niewybierane przez żeglarze. Raczej żeglarze omijają rejsy z Polski do Polski, szczególnie właśnie przez cieśniny i trudność w nawigacji, trudność w żeglowaniu. To jest hołd właśnie dla Henryka Jaskuły, że z Polski do Polski płyniemy? Zawsze szukamy jakiegoś uzasadnienia dla naszych planów. I oprócz tego, że myśli się, żeby popłynąć dookoła, to w moim przypadku było tak, że kiedyś całkiem niedawno otworzyłem Wikipedię, przeczytałem biografię Henryka Jaskuły i okazało się, że przyszły rok z punktu widzenia 2 lat przygotowań jest optymalny, żeby spróbować podejść do takiego tematu. To bardzo wygodna wymówka. To jest oczywiście hołd. To, co zrobił Henryk Jaskuła 40 lat temu, dzisiaj jest bardziej, wydaje się, łatwiejsze. Bo i technologia, i jachty, i wszystko, co nam sprzyja, i nawigacja. To był olbrzymi sukces i on pozostaje nadal. I dla mnie, wspomniałem wcześniej, że w żeglarstwie jest istotna rywalizacja. I ten aspekt rywalizacji z Henrykiem Jaskułem jest tutaj elementem całego przedsięwzięcia. Chcę się pościgać. Nie chcę popłynąć po prostu tak jak Henryk Jaskuła dookoła jako turysta i przepłynąć, wrócić i powiedzieć, że syn wrócił. No właśnie. Ja chcę tam popłynąć i dzień po dniu ścigać się z wiatrem, z samym sobą, ze słabościami, z warunkami na morzu. Oczywiście trudność jest o tyle większa, to potęguje się. Szymon Kuciński popłynął z Plymouth i wrócił do Plymouth. Łatwiej było popłynąć w rejs dookoła świata z Wysp Kanaryjskich. Jest blisko, ciepło i krótko. Łatwy start. Łatwy start. Tutaj mamy w jedną i w drugą stronę około 1,5 tygodnia dość takiej kluczowej żeglugi dla całego rejsu, bo... To jest chyba jeden z większych ruchów na świecie, no poza oczywiście cieśniną gibraltarską. Tak, pewnie największy ruch jest na tych cieśninach, ale Dania jest niebezpieczna. Pokazał to przypadek Bartka Czarcińskiego, po którym przepłynął duży jakiś kontenerowiec i musiał wrócić do Szczecina, wymienić maszt, naprawić kosz, naprawić łódkę po prostu. Jest niebezpieczny i to jest aspekt taki, który będzie... Nie będę pewnie miał problemów w żegluce w tamtą stronę, bo wypłynę na euforii tego sukcesu, którym będzie sam start. Ale będę wypoczęty kluczowy, jak będę wracał, może być kłopot większy. Wspomniałeś o tym, jeszcze jest element rywalizacji i to pewnie daje nam odpowiedź na to początkowe pytanie, jak to jest, że człowiek, który ściga się, który bierze udział w regatach w klasie mikro, nagle chce opłynąć solo non-stop świat. Chcesz zrobić to bardzo szybko, 150 dni dajesz sobie taki czas, to jest o połowę krócej niż zrobił to właśnie Henryk Jaskuła. Jest możliwe przepłynięcie tak szybko w tej trasie? Osiągnąć ten wynik, jest to możliwe? Tak, bez problemów to będę mógł powiedzieć, jak wrócę, ale teoretycznie tam stoi mój przyjaciel Krzysiu Matucha, który będzie moimi oczami w żegludze dookoła świata i to on będzie decydował, paradoksalnie nie ja, gdzie płyniemy, bo on będzie widział wszystkie mapy pogodowe, wszystkie gryby. Krzysiu, tak, to ten facet. Jego nie będzie widział, nie będzie widać, ale on będzie miał większy wpływ na moją żeglugę niż ja sam. Ja fizycznie mogę zdjąć żagiel, naprawić łódkę i żeglować. Ale... Czekaj, jak brzmiało pytanie? Czy jest to łatwe, czy możliwe osiągnięcie takiego wyniku jak 150 dni? Tak, bo to wynika po prostu z praw fizyki. Łódka 9,5 metra może rozwijać zadaną prędkość, to jest długi kadłub. Łódka jest płaskodenna, ma dość dobre warunki statyczne, dużą powierzchnię żagla. Może płynąć, ten jacht może płynąć w takim trybie regatowym koło 12 węzłów non-stop, bez większych problemów.
czyli zakładając, że zrobimy po 35-32 tysięcy mil żeglugi, będziemy mogli się w 150 dniach wyrobić. O tej łódce za chwilkę porozmawiamy, jeśli pozwolisz, natomiast ja zapytam, to w takim razie kluczowy będzie moment startu także, dlatego chyba nie jest wyznaczona dokładna data startu, bo ona będzie zależała trochę od warunków pogodowych, no dlatego, że będziecie chyba czekać na najlepszą pogodę właśnie, żeby przejść ścieżkę, żeby wypłynąć na otwarty ocean, to będzie kluczowe, żeby po prostu dobrze wiało. Kluczowe jak kluczowe, no wygodnie jest poczekać tydzień czasu. Uparłem się, żeglując przez Atlantyk, że wyjdę zgodnie z założonym terminem. Mieliśmy wtedy określone daty startów do regat Transatlantyk. Routing radził poczekać tydzień i wyjść o kilka dni później. Uparłem się, terminy są, trzeba jechać. I przez tydzień oglądałem wulkan na Teneryfie, bujałem się widok. I rozmawiałem z wielorybami dookoła. Ale pewnie frustrujące. No tak, widziałem jak odlatują samolotami, wiedziałem którym rejsem. I przez tydzień była kompletna głupota, trzeba było dokładnie posiedzieć na basenie o tydzień dłużej i popłynąć w dobrych warunkach. Byłoby szybciej, wydajniej i mniej stresująco. Tutaj poczekamy, obserwujemy, w ogóle jest listopad, czyli został nam dokładnie rok i obserwujemy, Krzysztof analizuje pogody teraz na tych, które mamy dzisiaj. Też patrzę codziennie na mapę pogody, to jest jedno z zadań rutynowych moich. I niespecjalnie są warunki, jak do dzisiaj, żeby wyjść bezpiecznie. Bezpiecznie to może złe słowo. Bezpieczeństwo aż tak mnie nie nurtuje. Mnie nurtuje to, żeby to było szybko. Nie musi być wygodnie. Może być dużo wiatru, mogą być ekstremalne warunki, ale to musi być wiatr, który pozwoli mi szybko stąd wypłynąć, żeby nie marudzić tutaj. No właśnie, tym bardziej, że będziesz płynął bez pomocy silnika, to tutaj przejdźmy płynnie do tego, na czym będziesz płynął. To jak karawela 950, ale budowana w stoczni karawela specjalnie dla ciebie. To znaczy nie jest to tak naprawdę do końca seryjny jacht, on jest tobie dedykowany. I właśnie, żeby zapewnić ci mniej więcej, między innymi bezpieczeństwo, nie będzie miał silnika. Dlatego to jest jeden element, jeden z tych elementów, dlaczego kluczowe jest takie szybkie wyjście na otwarty ocean. No to z jednej strony gwarantuje bezpieczeństwo taka opcja, a z drugiej trochę ją posławia, bo to, że nie mamy silnika, jacht będzie lżejszy, będzie szybszy i na takim kółku 30 tysięcy mil żeglugi to ma kluczowe znaczenie. Silnik ma swoją masę, jest kosztochłonny, natomiast daje na przykład tutaj w Cieśninach Duńskich, czy gdzieś na Kanale Angielskim, daje możliwość takiej dynamicznej ucieczki na przykład spod rozpędzonego kontenerowca, który nie zmieni kursu, a my nie będziemy mieli możliwości odpłynięcia, bo nie ma wiatru. Łódka stoi, żagle sobie spoczywają, jesteśmy na kursie jakiegoś jachtu i w zasadzie w tej sytuacji to mogę sobie tam flarę wystrzelić w stronę mostku, żeby mnie ktoś zauważył, ale jak będą blisko, to też mają ograniczone możliwości i zatrzymania takiego dużego kontenerowca i zmiany kursu. Dlatego dla mnie to jest trochę obniżenie. Ale biorąc pod uwagę rejs dookoła świata, ten silnik nie jest mi niezbędny. Zakładamy, że będziemy żeglować tylko siłą żagli, bez pomocy z zewnątrz i wyjście z portu, tam czy ten silnik mógłby się przydać i wejście do portu, jak przypłynę, jest bez znaczenia pod tym punktem. Jedyny aspekt to jest właśnie brak możliwości. Henryk Jaskła używał silnika w Kanale Angielskim, w Cieśninach. Stawał na kotwicy, posiłkował się wtedy, kiedy nie miał, miał dużo cięższy jacht, wtedy, kiedy było słabo z wiatrem. Ale dla nas kluczowe ze względu bezpieczeństwa jest fakt, że silnik musi być rozszczelniony. Musi mieć swój wydech, musi mieć miejsce poboru wody do chłodzenia. A właśnie twój kadłub będzie szczelny, że zbudowany jest w stoczni. Kluczowe dla całego rejsu i dla powodzenia jest fakt, że kadłub jest szczelny. Kadłub nie ma żadnych otworów. Jedyny otwór to jest odprowadzenie spalin z agregatu prądotwórczego i debasta, które będzie wyganiało wilgoć z jachtu. Nie służy do ogrzewania. I to są jedyne otwory. Jeśli pozamykam się szczelnie, mam jeden luk ewakuacyjny z tyłu, to mam łódkę. Ona może być wielokrotnie wymielona, wyrolowana na oceanie.
może stracić maszt, się tam kadłubczyś nie pourywa, nie porozszczelnia, to w zasadzie siedzę w środku dość bezpiecznie. Łódka czy do góry nogami, z kilem do góry, czy z masztem do góry, zawsze mam możliwość, mam tunel ewakuacyjny i lukę ewakuacyjną w rufowej części, mogę go otworzyć, dowentylować pomieszczenie, mogę dobę, dwie, trzy, pięć poczekać na pierwszą pomoc. A jak wiemy, jest to kluczowe, chociażby tutaj przykład Bartka Czarzyńskiego, o którym wspomniałeś, pokazuje, że no po prostu wywrotki się zdarzają, rolowanie się zdarza i nie wiadomo, co może się wydarzyć podczas żeglowania. Także kwestie bezpieczeństwa i tego, żeby chociażby te kilka dób poczekać dzięki temu lukowi, będą kluczowe, prawda? No tak, na takie pasywne bezpieczeństwo kładziemy duży nacisk i dla nas może być to sukces, a dla mnie głównie wtedy, kiedy przyjście z pomocą nie będzie możliwe w 15 minut, tak? Bo pan Moszyński się rozkraczył na środku oceanu i zdecydował, że teraz już wraca do domu. No to trzeba będzie znaleźć jakiś najbliższy punkt, który będzie 2-3 dni dookoła gdzieś płynął i namówić go, żeby mnie podjął, ale to wtedy tam na południu, gdzie jest daleko i zimno, kluczowe jest, żeby nie rozstawać się z tym jachtem. To dla nas jest najważniejsze. Łódka może już nie płynąć, ale ma cierpliwie czekać na przyjście z pomocą. W suchym miejscu to jest kluczowe, bo oceany są tam zimne, pogoda jest niesprzyjająca, a wtedy, kiedy będę w jachcie, który nie zatopi się, on ma swoją dodatnią wyporność. Oczywiście biorę tratwę ratunkową, ale nie planuję jej używać, bo najgorszym rozwiązaniem na takim rozszalałym oceanie to jest rozstać się z własnym jachtem i przesiąść na tratwę. Bo to jest tylko kawałek gumy, który jest mniej odporny niż łódka. Łódka jest z takich materiałów, które pozwalają zachować jej pływalność. No nawet jak będzie zrolowany na przykład z uszkodzonym masztem, wtedy będzie to dla ciebie schronienie. Dobrze, ja podglądam czasami twój blog na stronie solonostop2019.pl, to polecam, bo tam można sobie zajrzeć i pooglądać to chociażby na jakim etapie jest budowa jachtu. No właśnie, na razie mamy kadłub, jest zabudowywany, kiedy jacht będzie gotowy i co w nim będzie takiego szczególnego, poza tym, że będzie miał szczelny kadłub. On jest dedykowany tobie i pewnie przy twoim udziale także w stoczni budowany. Konsultujemy ją dość często. Łódka jest mocno zmodyfikowana. Wydawało mi się, że przesunięcie środka ciężkości i masztu to jest 15 minut roboty, bo kreskę postawić nie, zdecydowanie nie. Łódka właśnie, jest... bo tworzycie ją bardziej do pełnych kursów, a nie osób. Tak, założyliśmy, że to ona jest dedykowana do specyficznej żeglugi w 80% w pełnych kursach. Konstruktor jachtu, Edek Panaszak, przesiedział długie godziny, żeby przekonstruować, żeby narejestrować, policzyć wszystko. Dla mnie decyzja tylko, żeby przesunąć mi kil o pół metra, żeby miała trochę inną charakterystykę, skutkowała bardzo dużą techniczną pracą. Ta praca została wykonana, jacht jest odciśnięty, został odformowany, jest zabudowane wnętrze środka. W przyszłym tygodniu od wtorku trwają prace z zabudową pokładu. Jedziemy w przyszłym tygodniu jeszcze skonsultować tam rozwiązania na tym pokładzie. Łódka się charakteryzuje tym, że będzie paskudna. W sensie... Nie będzie za piękna. W sensie estetycznym. Już widać po tym, co zostało wybudowane, że jest nietypowa. To jest jak do żeglugi oceanicznej dla jednej osoby. I nie, w tym zakresie nie idziemy na żaden kompromis. Nie planujemy, że ta łódka wróci, że kiedyś będzie mogła być wykorzystana do innych celów, że może tam powinny być koje i stolik nawigacyjny i kibel i wszystko, co można zabudować w takiej. Nie. Ta łódka ma jedną podłogę, ma teraz do spania dwie szczelne grodzie. Wszystko jest ze względów technologicznych i podporządkowane masie jachtu startowego. Ma być lekki. W związku z tym na przykład kadłub jest, nie ma żelkotu. Wyszedł z formy i wygląda obrzydliwie. Jest czarny, poskładany, jest oczywiście gładziutki. Nakleimy piękną naklejkę z logiem sponsorów i wszystkiego, co tam będzie potrzebne. I będzie wyglądało fantastycznie. Dzisiaj wygląda słabo, trzeba mieć trochę wyobraźni. A w środku będzie pryśnięty na biało, tak żeby jak szkutnicy mają drzazgi w dupę nie wchodziły. I tyle. Będzie znacznie różnił się od tego, które prezentujecie tutaj, bo na targach macie jeden swój jacht, opowiedz o nim trochę. Na waszym stanowisku co można zobaczyć?
U nas stoi jacht, który zbudowaliśmy z grupą przyjaciół poprzedniej zimy, to jest nowy jacht, w podobnej technologii. Karawela jest zbudowana w technologii infuzji żywicy. My tutaj z użyciem materiałów węglowych i żywicy epoksydowej zbudowaliśmy jacht na ciśnieniu. To jest mikro, dość stara konstrukcja, ale nowy jacht z węgla. Cały kadłub waży 115 kg i to dla nas jest duży sukces i przeskok technologiczny. Trochę bawiliśmy się i fajnie ta zima wyglądała, ale też było dużo pracy na koniec. To jest jacht, którym ścigam się na co dzień. 6 miejsce zajęliśmy na Mistrzostwach Świata w tym roku. Także warto zobaczyć, polecamy. Jacht już będzie gotowy, będzie zwodowany, co dalej? Rozumiem, że będą regaty, ten jacht będzie pokazywany, będzie promowany, no i będzie przede wszystkim testowany. To będzie okazja dla Ciebie, żeby wszystko sprawdzić, bo przecież jak już się wypłynie w listopadzie przyszłego roku, testów nie będzie, będzie jedna próba. No jak w listopadzie ruszymy, to łódka już musi być przetestowana i powinniśmy urwać i zniszczyć na niej wszystko, co się da zniszczyć przez pół roku. Zaczynamy zgodnie z umowami żeglugę. Powinniśmy zwodować jacht w maju i od maja będziemy z grupą sponsorów, przyjaciół eksploatować łódkę przez cały sezon regatowy. Planujemy starty, planujemy udział w różnych przedsięwzięciach. Łódka będzie intensywnie, bardzo intensywnie pływała. Takie projekty robi się za pieniądze. I to każdy rozumie i mamy swoje zobowiązania i z przyjemnością będziemy je realizować, bo dla mnie to jest rejs i realizacja marzeń, dla wielu to jest po prostu zarabianie pieniędzy i chcemy się w tym wszystkim odnaleźć, żeby to wszyscy byli zadowoleni. Powiedzieliśmy o łódce, a jak ty się przygotowujesz? W ogóle czytając z tobą rozmowy i wywiady, przeczytałem, co mnie bardzo zaskoczyło, dlatego że jak ktoś czyta o rejsach oceanicznych, wie, że bardzo istotną sprawą dla żeglarzy, wielu żeglarzy, chociażby dla Szymona, ale także i dla Krzysztofa Barnowskiego, było jedzenie. Ty masz do tego bardzo proste podejście. Liofiliza, jak najmniej porcji i po prostu płyniemy. W sensie rejs jest ważniejszy niż chociażby dobry posiłek na jachcie. A wiemy, że taki dobry posiłek potrafi poprawić humor po na przykład ciężkiej żegludze i bardzo kiepskiej pogodzie. Jest coś dobrego, to każdy żeglarz przecież bardzo lubi. Ty zupełnie inaczej podchodzisz do tematu. No tak, przygotowania do rejsu w tej chwili to jest skupienie się na codzienności. To jest organizacja, dopinanie kolejnych etapów, żeby ta łódka wychodziła. Takie zakresy jak na przykład żywienie w ogóle nie spędzają nas z powiek. Przetestowaliśmy to bardzo skutecznie na Atlantyku. Albo jestem hybrydą jakąś, która w ogóle zupełnie inaczej reaguje w życiu lądowym, a inaczej w życiu morskim. Wsiadam na łódkę i na Atlantyku nie chciało mi się jeść. Jedzenie było... Zapominałeś o jedzeniu czasami? Zapominałem, tak. Zdarzało mi się to zapomnieć. To niebezpieczne chyba, prawda? Nie, organizm jest doskonale z tym radzi. Jak przez pół dnia cię boli głowa, zaczynasz się zastanawiać dlaczego. A jak zaczynasz się zastanawiać, to przypominać się, że trzeba coś zjeść. I wtedy głowa absolutnie, organizm dopomni się o to, żeby zjeść. Ale trzeba tego pilnować, to możemy się pośmiać. Ale jest problematyczne wtedy, kiedy nie ma pomocy z zewnątrz, nie ma kogoś, kto by zwrócił uwagę. Natomiast jedzenie w moim aspekcie, bardzo się z tego cieszę, bo na lądzie, jak wszyscy wiedzą, mam kłopot z jedzeniem albo z jego niejedzeniem bardziej i to dużo wagi do tego przywiązuję. Na oceanie będę miał jedzenie najwyższej jakości. W ogóle nie, tutaj idąc do marketu zastanawiam się, czy coś mam więcej, mniej, czy jest bardziej przetworzone, czy nie. Staram się świadomie uczestniczyć w tym rynku żywnościowym. Na jachcie mamy Liofooda, to jest polska firma. Ta żywność jeździ wszędzie, jest najwyższej jakości. Otwieram, zalewam. Jedyna czynność, w której w kuchni się skupiam, to jest gotowanie wody. I to w tym zakresie każdy w zasadzie facet mógłby być żeglarzem regatowym. Jeśli kogoś pytać, czy umie gotować, to ja umiem, ale każdy deklaruje, że umie wodę na twardo zagotować. To jest minimum umiejętności. Żywienie się na takim jachcie. Tak, to też jest jeden z aspektów zagrożeń na jachcie. Jednak trzeba kuchenkę odpalić. W domu mamy różnego rodzaju kuchnie elektryczne, które niwelują to niebezpieczeństwo, a tam mamy otwarty gaz, otwarty palnik, który łatwo jest coś zniszczyć, zapalić.
to jest kłopot. W związku z tym trzeba jak najszybciej podgrzać wodę, zalać jedzenie, nie dać się oparzyć. No właśnie, myślę, że jak trudno, to każdy wie, prawda, nie musi mieć doświadczenia oceanicznego, jak trudno jest przy dużym przechyle na przykład zagotować po prostu na jachcie, no jeszcze bez żyroskopu, ale żyroskopem też jest trudno zagotować na jachcie po prostu wodę w dużym przechyle, to jest dość skomplikowane. To prawda, dlatego jedzenie na szczęście nie zaprząta mi zbytnio uwagi i to jest aspekt, który w ogóle nie przejmujemy się, ja się nie przejmuję, wiem, że wytrzymam, wezmę sobie taką policzoną ilość kilokalorii, żebym przefunkcjonował pół roku na wysokich obrotach, to jest wysokoenergetyczne jedzenie, wezmę sobie kilka batonów, jestem łańcuchem, jakieś słodkie rzeczy. Wszystko. Jeszcze na koniec chciałem Cię zapytać, bo nasz czas niestety się już zbliża do końca, ale to powiem tylko, że jeszcze jutro będzie okazja porozmawiać i spotkać się o godzinie 14. Ponownie już teraz zapraszamy. Zapytam o budżet. Budżet, jak wiemy, jeszcze nie jest dopięty. Czy ta wyprawa nie jest, rozumiem, wysoko kosztowa, jest niekomercyjna? No i to też okazja, żeby powiedzieć, że można ją dalej wspierać, prawda? Tak, wczoraj się nieprecyzyjnie wyraziłem w opinii mojego zespołu brzegowego. Ja się wyraziłem dość precyzyjnie, tylko mogło być to nieprecyzyjnie zrozumiane. Tak, budżet nie jest niedopięty i cały czas pozyskujemy, nie jest dopięty i pozyskujemy środki. Jeden z moich przyjaciół wczoraj powiedział, że to jest jak dom. No, stary, budujesz i możesz tam włożyć ile chcesz. Także w łódkę na pewno możemy włożyć ile chcemy. Mamy określone, zdefiniowane wszystkie koszty, co potrzebujemy kupić, wiemy ile to kosztuje, realizujemy to na bieżąco. Mamy dzięki naszym staraniom wsparcie Sztorm Grupy, to jest partner, który jest dzisiaj z nami na Darakach. Od nich mamy część finansowania, część budżetu realizujemy w oparciu o inicjatywę stoczni samej, która pozyskała Seeker, taki szwajcarski koncern, który dał cały wkład do budowy jachtu. Nosimy ich reklamy zgodnie z umowami. Jest to, finansowanie jest dość skomplikowane, natomiast nie jest to budżet na miarę takich planów, które były ostatnio dość głośne medialnie. To są dziesiąte części miliona złotych i z tym nie mamy kłopotu. Tak czy inaczej, jak rozumiem, rejs się odbędzie, to już jest postanowione i całkowicie zapięte. To znaczy postanowione tak, i kropka. Tak. Łódkę mamy za miesiąc. Dzisiaj rozmawialiśmy z naszym partnerem z serwisem na temat żagli. Mieliśmy dzisiaj duże spotkanie. Ustalone mamy zakres ożaglowania, który będę niósł na łódce. Kil jest hodlany, stocznia, już nie ma odwrotu, tak stocznia za miesiąc wystawi nam łódkę ze szkódki i będziemy musieli coś z nią zrobić. Komplet okłuć pokładowych leży od 3 miesięcy w magazynie. Mamy w zasadzie ogarnięty. No i mamy przede wszystkim człowieka, który wsiądzie na jacht, mamy skipera, który podejmie się tego wyzwania, no i trzymamy kciuki w takim razie. Ja myślę, że całe błogosławieństwo jest z tym, że jest nasz zespół. I to jest... A właśnie, o tym zespole jeszcze skipper, dzisiaj nie zdążyliśmy, jutro powiemy o nich więcej, dobrze? Zapraszamy także już teraz na spotkanie. Skipper nie ma wyobraźni i w związku z tym może popłynąć na ten ocean, bo nikt nie wie jak tam będzie. To mnie to nie przeszkadza. Ludzie, którzy potrafią sobie zwizualizować wiele rzeczy w życiu, żyją szczęśliwie, może mniejsze ryzyko podejmują i skuteczniej przez to życie przechodzą. No, ja narażam się trochę, jestem poobijany, ale no, szczęśliwy. Myślę, że cena jest tego. No dobrze, czas nam się kończy. Zapraszam na jutro o godzinie 14 znowu spotkanie z Rafałem Moszczyńskim, który za rok zamierza opłynąć samotnie solo non-stop świat. Co ważne, łodzianinem, także możemy mieć reprezentanta Łodzi, to ważne na targach Boat Show. Możemy mieć reprezentanta Łodzi, czwartego Polaka, który opłynie ziemię solo non-stop. Dziękuję bardzo i zapraszam na jutro na 14 na jakby kontynuację. Dziękuję bardzo.